Nowy sprzęt w Namysłowskim Centrum Zdrowia już pracuje i służy pacjentom. Nowoczesna aparatura medyczna warta blisko 400 tysięcy złotych została zakupiona z budżetu gminy Namysłów. Sprzęt trafił praktycznie na wszystkie oddziały. Najbardziej widoczną inwestycją było nabycie zestawu do zabiegów endoskopowych urologicznych w kwocie około 150 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy sprzęt firmy Storz najwyższej jakości. W technologii LED, to jest tor wizyjny, praktycznie wykonujemy 85% zabiegów, to są zabiegi endoskopowe, skamica, nowotwory, zwężenia cewki, zwężenia przejścia miedniczkowo-moczowodowego. Na potrzeby szpitala zakupiona została także automatyczna myjnia do narzędzi, myjnia dezynfekatora, macerator, zestaw dyfuzyjny do podaży leków, ginekologiczny aparat USG czy też wideogastroskop. Wcześniejszy sprzęt był już mocno wysłużony. Nowa aparatura pozwoli przede wszystkim na lepsze diagnozowanie pacjentów. Najnowszym nabytkiem naszego oddziału tutaj jest aparat ultrasonograficzny. Jest to aparat nowej generacji. Mieliśmy aparat stary, który już miał kilkanaście lat. Jest to podstawowe narzędzie, jeżeli chodzi o diagnostykę jamy brzusznej, o diagnostykę ciąży. Wykrywamy różne patologie w zakresie morfologii miednicy małej, a także określamy stan czy dobrostan płodów. Mieszkańcy oczekują opieki medycznej na najwyższym poziomie. Dlatego też gmina systematycznie wspiera szpital, a Namysłowskie Centrum Zdrowia ciągle się zmienia, aby spełniać oczekiwania mieszkańców. Kolejne kilkaset tysięcy z 4 miliona wydajemy w tej chwili na sprzęt. Kupujemy to, co zamawiają lekarze, ordynatorzy. W tej chwili dokonywaliśmy takiego symbolicznego odbioru tego sprzętu, bo ten sprzęt już pracuje. Był tutaj oczekiwany i z wielkim pietyzmem, mam nadzieję, że będzie tu traktowany. Zauważyłam takie symptomy radości nie tylko wśród pacjentów, ponieważ pacjenci... Tylko ci, którzy są na sali, widziałam, że reagowali, bo jeszcze na pewno wszyscy mieszkańcy o tym nie wiedzą, ale to zadowolenie wśród lekarzy, pań pielęgniarek było rzeczywiście okazałe. Stwierdzam, że ludzie z chęcią oddają się badaniom, nie przechodzą katorgi i męczarnie, tylko już nowy sprzęt, bezpieczny sprzęt. Wszystkim mówię wokół. Nie bójcie się, lepiej wcześniej niż za późno. I dzięki temu jesteśmy dumni z naszego szpitala. I nie mamy się czego wstydzić, a ludzie są bezpieczni. Zakupiony sprzęt umożliwi szybszą i dokładniejszą diagnostykę oraz ułatwi, a przede wszystkim skróci proces leczenia. Nowoczesna aparatura poprawi również bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, którzy będą mieli większy komfort pobytu w szpitalu.